Witam, nazywam się Andrzej Rozik. Jestem dyrektorem produkcji w firmie Mr. Połwin. Nasza firma zajmuje się pakowaniem miodu. Odpowiadam za wszystkie procesy technologiczne w naszym zakładzie. Chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, jak przeprowadzamy kontrolę jakości i jak dbamy o to, aby konsument końcowy otrzymał tylko najlepszy produkt. I mogę nawet zdradzić kilka tajemnic technologicznych, ale wszystko po kolei. Więc od czego to wszystko się zaczyna? Na początek kupujemy miód od sprawdzonych dostawców. Są to firmy zarówno jak z Unii Europejskiej, tak i spoza jej granic. Jeżeli miód sprowadza się do nas z zagranicy, najpierw eksporter przed wysłaniem sprawdza jego jakość w swoich laboratoriach. Następnie przy przekraczaniu granicy miód jest sprawdzany przez takie służby państwowe jak WIJHARS oraz służba weterynaryjna. W przypadku zakupów z Unii, z krajów takich jak Litwa, Rumunia, Bułgaria, każda umowa kupna podpisywana jest z odroczonym terminem płatności, minimum na 14 dni lub nawet miesiąc. I za ten czas mamy możliwość sprawdzić każdą otrzymaną partię. Od razu po dostawie pobieramy próbki, sprawdzamy w dziale kontroli jakości parametry fizykochemiczne, skład organoleptyczny i pyłkowy, a jednocześnie wysyłamy te same próbki do akredytowanych i znanych w całym świecie laboratoriów. To QSI, Intertek, Eurofins. Bardzo dokładnie sprawdzamy i wszystko jest zgodnie z normami i dyrektywami Unii Europejskiej. Badane są następujące parametry. Wszystkie możliwe widma antybiotyków, pestycydów, GMO, radionuklidów i oczywiście jest badany poziom kancerogenów. Jednym z kluczowych badań to jest test na hydroksymetylfurfurol, czyli w skrócie HMF. Ten związek chemiczny jest ciągle tworzony w miodzie przez połączenie dwóch czynników podwyższonej temperatury o ponad 45 stopni Celsjusza i z płynem czasu. W Polsce uznany za normalny poziom HMF wynosi do 40 jednostek. Akceptujemy poziom 10-12 jednostek, który jest o 4 razy niższy niż ogólne przyjęte normy. Teraz nadszedł czas na zdradzenie kilku tajemnic technologicznych, właśnie jak obiecałem. Po pierwsze, mamy kilka komór grzewczych dla miodu, tak zwanych dekrystalizatorów. One są nowoczesne i zaprojektowane w taki sposób, że strata ciepła jest minimalna, dzięki czemu temperatura rośnie bardzo szybko. W ciągu 10-15 minut wzrasta do poziomu 44-45 stopni. Ten proces jest kontrolowany i utrzymywany przez automatyzację na danym poziomie. Z reguły tego, że miód podgrzewa się nie dłużej niż 24 godziny i tylko do tego momentu, aby można było go wylać z beczek, w ten sposób minimalizujemy wpływ jednego z czynników, a mianowicie poziomu temperatury. Mamy też wpływ na drugi czynnik, czyli czas, ponieważ posiadamy sprzęt, tak zwane skrobakowe wymienniki ciepła i główna cecha jest to, że miód nie dotyka się bezpośrednio z elementem grzewczym, ale tylko za pośrednictwem wody, co eliminuje proces przypalania miodu. Również w procesie dekrystalizacji miód przechodząc przez rury jest fizycznie roztarty za pomocą skrobaków, dzięki czemu kryształki znikają, a miód przechodzi w stan całkowicie płynny w stosunkowo niskiej temperaturze i natychmiast. Dzięki temu możemy od razu przelać go do słoików lub wiader czy beczek, w zależności od potrzeb klienta. I w rezultacie mamy produkt jak najbardziej wysokiej jakości.